Siemaneczko, jestem Pepe Team Games. Witam was. Na moim gospodarstwie dzisiaj będziemy opowiadać sobie bezorkowo, znaczy nietuzinkowo, pod księżyto, proszę państwa. Dzisiaj opowiadamy pod księżyto, gdzie kończy 150 tysięcy. Ale już nawet nie wam mówił, przez tyle pieniędzy poszło. Ale to już będziemy sobie jechać. No jest to spowodowane tym, że w poprzednim odcinku, jak widzieliście, miałem pożyczoną maszynę. Testy. Właśnie do poplonów. Chyba jest po prostu z ciemnikiem do poplonów. No powiem szczerze, tych poplonów poszło tyle pieniędzy, że blisko 20 tysięcy na poplony. Kurwa, nie wiem, czy w ogóle pole to mi się zwróci pod względem nasion. Szczerze mówiąc. Tam tyle osób miało oddać, żeby to po prostu się pokryło. No po prostu 20 tysięcy wydałem na... Może 20 tysięcy, mówię, przepraszam. Może blisko 20 tysięcy wydałem na poplony, coś w tym stylu. Więc naprawdę jest wygodko. Nie 20 tysięcy, przepraszam, było 74. Wydałem 16 tysięcy. To i tak nie jest mało. To nie jest mało wydać tyle na poplony. Na jeden kawałek. Naprawdę jestem kurwa w szoku, że to tak poszło. Tyle pieniędzy. No ale to zrobić. Zawsze ich nic nie poradzi. Uprawiamy, proszę państwa, pole tutaj pod księżyto. Z tego względu, że nie chciałem ładać. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo ta bezorkowcem, wiadomo, po siedzce, wiadomo, to w życiu realnym, no wątpię. Też głęboko to jest pewne, więc zobaczymy, no ja w braku czasu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby wypalić jakoś to porządnie. Zobaczymy, czy będzie jakaś różnica, czy nie. Trzeba po prostu kombinować. Uprawka na 30 bodajże centymetrów. Jeszcze to nie jest najgorsza uprawka, no ale no więcej wiem, że mi klas po prostu tego nie uciągnie. Mimo, że ma 165 koni, no ale no oszanujmy się. Tak mi się zdaje, że naprawdę do takiej porządnej uprawki to musi te 180 powinny po niej być. No ja na razie mam 165. Na razie na szczęście to jakoś tam mniej więcej sobie daję, ale więc no nie ma jakoś tutaj tak źle jakby się myślało. Więc jakoś tam powolutku sobie to wszystko mangla. Więc wszystko, jeszcze jest miałem słodycz pod tym względem. Bezorkowiec fajnie się sprawdza. Tylko że są, wiadomo, lekkie niedociągnięcia, trzeba będzie teraz, przynajmniej jak rzepaku było to zrobione, czyli może poskać teraz sobie na chwasty, na tego, czyli będzie właśnie z opysków, na chwasty w rzepakach, a trochę tych rzepaków mamy, bo ogólnie mamy pół, raz, dwa, trzy, cztery. Takie cztery sowite pole, znaczy cztery takie sowite pole rzepaku, można powiedzieć, a dwa takie mniejsze. Ale suma summarum tego tonażu tam powinno, tak mi się zdaje, by nam jej oddać. Tutaj tylko te jedno pole przeżyta. Powiedzcie pewnie, że no chciałeś teraz pożyć po soi i teraz wszystko bierzesz pewnie, na sobie pewnie pomyślicie, ale tylko jedno pole przeżyto. Tak, przeżyto to będzie tylko jedno pole, bo dwa pola, które mam, i jeszcze po sobie będzie przeznaczony na jęczmień. W tym roku idziemy w jęczmień. Bo chyba nie było w tamtym roku, jak się ogólnie nie mylę. Nie było jęczmienia. W tym roku będzie jęczmień zasiany. Na ziarnówkę. Zobaczymy, jak to w finalnie wyjdzie. No ma jestem dobre myśli, tak to powiem. Żeby to wypaliło. Więc no, zobaczymy. Jak to wszystko wypali, no ale jęczmienia muszę mieć. Wiecie, przynajmniej to będę tyle dowalić, no to nie miałem z tego naprawdę magazynować. Nie mam już silosów, wiadomo. Nany są, dopiero to na przyszły rok. Silosy, no ale to jest, nie jest silos jakiś potężny, bo tak myślę, że 36 ton na dzień dzisiejszy, to myślę, że będzie wystarczające, chociaż też się zastanawiam nad tym, czy to nie będzie z kolei za mały jeszcze silos przy tej naszej już, no nie oszukujmy się, dość dużej połaci pól mimo wszystko, bo cały czas rocznie coś to kupujemy, praktycznie jakieś dwa
hektary, 2,5 hektara, praktycznie rokrocznie to kupujemy. W tym momencie też mógłbym coś kupić, ale wiadomo, ja stawiam dom w tym roku, ale już pochwalam się z tym praktycznie na każdym odcinku. Więc kasa, ile będę miał, to będę musiał tego, ile uzbieram kasy, jeszcze kredyt i finito. Sieczkania dopiero za 3 dni, więc jeszcze zrobimy sobie wyschnięcie i dopiero wtedy prawdopodobnie będą już przyjadą właśnie od Chinka właśnie sieczkanią. Samo jest znów w końcu jeszcze gdzie innego wziąć, bo no nie ma sensu bawić się przy takim areale już jedną rzędówką, tą dwurzędówką, którą mieliśmy w Podingera bodajże w tamtym roku. Wszystko fajnie, ale wiadomo, że no tutaj patrząc racjonalnie, no już trzeba iść powolutku do przodu z tym wszystkim. Tutaj nie robię pożyczniaka, bo to nie ma sensu i tak to jest duża górka. Muszę to się dowiedzieć, jak tutaj to zniwelować po prostu, żeby to miało więcej nogi. Wiecie co, ja chyba bym pojechał chyba ten dłuższy, albo chyba. Nie, dobra, jedziemy ten dłuższy, bo nie chcę wam tutaj zanudzać was na odcinku tutaj z tym wyrabianiem tego wszystkiego pola. Więc ja sobie to po prostu będę jakoś na spokojnie to wszystko ogarniał. No i tak, to fajnie, bo to jakoś w miarę idzie. Wiadomo, jakoś tam nieperfekcyjnie. Potem wiecie, sieczka troszeczkę jest lepiej. Tego nawiezienia teoretycznie jest. Ale tak, po sprzęży to będzie szło prawdopodobnie jeszcze nawóz. Powiecie pewnie dziwne twoje zagranie pod tym względem. Ale jeszcze to będzie pewna aktywna szwa, więc myślę, że jakoś tego ten nawóz troszeczkę tam jeszcze rozbije. Nie wiem, czy słusznie myślę, czy nie, ale no tak spróbuję zrobić. Zobaczymy, może korzonków przy nasionkach w późniejszym czasie, znaczy ogólnie nasionków może nie przypale, tak mi się zdaje. No zobaczymy, trzeba próbować. No nic nie daje, bo później będę musiał nakombinować z nawiezieniem pod względem, znaczy inaczej, będę musiał kombinować z oprawką jeszcze jedną, bo wiadomo, że kolejny mogę dobić, bo to jest trochę głęboka oprawka. Wiesz, mi korci z jednej strony, jednak ten nawóz naturalny byłby najlepszym tutaj aspektem, który by to poprawił, można powiedzieć. Nawet tak gnojowca ogrodnika w tym roku nie dajemy, w tamtym roku chyba też nie dawaliśmy, bo szczerze, ogrodnik tu był tyle nawalony, jeszcze na 3 lata starczy. Znaczy sumę się, znaczy w sumie na 3 lata starczy, bo teraz ja praktycznie daję na działki, które kupuję ten obornik, z tego względu, żebym lepiej to doprawił. Obornik, później gnojowica, nawozy itp. Tak, póki jakieś monokultury nie doprowadzę do danego pola. Więc no, na razie tak robimy. Gnojowicę mam pełną, więc muszę to zrobić, rozdać to później. Chciałem tutaj zrobić, nie ukrywam, na ściennisku, to wiadomo, że farmingu, wiadomo jak to wygląda w farmingu. To nie ma co się oszukiwać, ściennisko nigdzie tutaj, sieczka niknie, więc tutaj lepiej mi łopatkę zrobić i później się nawiedzie dać jeszcze gnojowice. I to wszystko, później jeszcze, w późniejszym czasie może jeszcze pójdzie właśnie nawóz. Zobaczymy wtedy, czy to będzie lepiej tu rosło, czy nie, czy będzie lepsze. No bo taki jest zamysł. Chcę spróbować, nigdy nie próbowałem, można powiedzieć, w pewnym sensie nawozów pod korzeń. Miałem w rzepakach dać, co owszem i dałem, ale tak właśnie chcę zrobić, sprawdzić, czy jakaś będzie różnica pod tym względem, czy nie. Więc zobaczymy. Co będzie prowadzić się kalerowało, właśnie dawać obornik gnojowice. Inaczej, znaczy nawóz, Jezu, długo się wychodzi. Nawóz naturalny plus nawóz no, mineralny, to można powiedzieć. I wtedy zobaczymy, czy to będzie jakiś efekt, bo dużo to nie będzie szło. Myślę, tak z 70 kg do... Chyba te 70 kg to będzie maksimum. A jednak na zimę to nie ma sensu tak dowalać. Pod korzeń to nie jest wiosna, płodowiec jeszcze czy coś innego, jakaś uprawa kukurydza czy coś, to tak, ale na zimę z tego co ja się orientuję, no to za dużo nie można dawać nawozu pod korzeń, bo żeby coś tam się może nie za późno, znaczy żeby się nie za wcześnie wszystko rozbudziło,
Nie wiem, jak to ująć słowa. Więc tak, 70 kg na hektar to będzie dawane. Więc myślę, że jak siewka tutaj te 200 kg jak sypie, to powinno mi to wystarczyć. 200-300, coś w tym stylu. Nie, 280, 4 hektary liczyć. Bo to ciężko jest policzyć. Ja liczę akurat 4, więc tego tak będę sobie liczył. Więc to nie jest tak źle. No bo patrząc na dane cudowne, myśmy patrzyli na takie powierzchnie, jakie są w farmingu, no to takim klasem to byśmy to nie mieli co robić. Bo to się nie ma co oszukiwać. Więc ja to liczę razy 4 tą powierzchnię, więc to już mamy trochę tej ziemi troszeczkę tutaj nakupywanej, nie ogólnie. Tak naprawdę jest to już coś do roboty fajnego przy tym wszystkim. No bo wiadomo. Gdybyśmy patrzyli na farminga, 12 hektarów ziemi bodajże z tego co kojarzę, no to jest kurwa nierealne wyżywić 130 sztuków bydła. Do tego jeszcze paszę jeszcze posprzedawać, czynić powiedzmy paszę, bo jest tyle nadmiaru, co... Kurwa, masz się, wystraszyłem. Ale już mi się zwałem jechał. Onkowy, ja pierdolę. Chciałem, żeby mi da kurwa zdjął to. Kurwa, mać. Chujki, starsze, jebane. No i co teraz? Mówiłem o tej. Pod tym względem. Coś mówiłem o nawozach. Więc mówię, no zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Z nawozami. Nawozy też już trzeba będzie zamawiać prawdopodobnie. Nie wiem, ile dokładnie. Bo nie pod każdą uprawę nie dawałem, no, tak samo pod rzodkę, znaczy pod plony nie dawałem nic. No bo to raczej sensu teraz mi nie było dawać. A troszeczkę żałuję teraz, bo lekko mi to wzmocnił. No ale to jeszcze nie jest powiedziane, że tego nie mogę dać. Jakieś 100 kilo na hektar na monopolu nie będzie zobaczymy, tylko że mówię. Patrząc racjonalnie, to 15 tysięcy za poplon. W tym hektarze tam jest po 5, może nie będzie, z 4 hektary, on to po 4 hektary, no 3 kilo za hektar, 3 kilo, czekajcie, teraz jak ja bym to chciał policzyć, mam to kurwa telefon, czekajcie, tak sobie chcę przeliczyć na szybko, jakby to wychodziło, gdybym się tam nie wpierdolił gdzie, 16 tysięcy, chyba 16 tysięcy, podziel na 3. To jest 5 ton. Prawie 5,5 tony poplonu. No to trochę więcej powiedzmy, nawet to 5 zł. No to i tak nie jest jakoś za dużo. Przelicząc to wszystko, no ale po prostu wlicza tak. Więc no, ja nic na to nie poradzę. No i takie to właśnie są uroki. Mam nadzieję, że to nic wam nie laguje. A nie ogarniam innej rzeczy. Niby ja w farmingu mam. Mam te 5 dni, ale spadki FPS-ów w OBS-ie są. Więc nie wiem o co chodzi. Ale to już mniejsza o to, wiadomo. Zobaczymy, jak to w sumie będzie wyglądało w nowym farmingu, bo no. To 3 miechy. Poprzecie? Wrzesień, październik i listopad. Więc pewnie 3 miechy. Premierka 25 już właśnie farminga. No ciekawy. Jestem ciekawy, co to w ogóle będzie. Powiem tylko, że szpinak bodajże będzie. No 25, zobaczymy. No jestem ciekaw. Ja myślę, że jeszcze 22 będę ciągnął. O ile mi się nic nie zdupi z save'em, jak było to w 19. No bo szczerze, no to już jest chyba 170, bądź nawet 180 odcinek, nawet nie wiem dokładnie, bo nagrywam na zapas, to jest chyba już na piątek, czy na sobotę. Czekajcie. Przedwczoraj mieliście... Nie, no dobrze mówię. To dobrze, to jest na sobotę, czyli byśmy mieli który odcinek? Chyba 180. Czy nie? Czy dobrze mówię? Czy źle?
No tak, 180 odcinek tej serii. Pół roku nagrywania. Już jest pół roku nagrywek tej serii. Ja pierdolę. Faktycznie bez jednego dnia mam mieć daily. Bo wiem, że któregoś dnia nie miałem odcinka z tego. Ale tak ogólnie praktycznie mam teraz daily. Cały czas, wiadomo, że jeśli mi się wtedy z komputer nie zlupili, to byśmy przerwy nie mieli. Chyba. Znaczy nie, pamiętam już. O, ważne. Mam tak my pół roku nagrywek. Po 180. Znaczy mam bardzo mu bez tam, bez 5 edytów. Jest pewne. Ale. Z pół roku nagrywek, widzicie. To jest kurwa kosmos. Ja nie pomyślałbym, że ja wytrwam na jednym sejwie tej 1 godzin. Że jednak myślałem, że patrząc na to, jak ja się rozwijam, ten rozwój jest, bo nie możecie powiedzieć, że tego rozwoju nie ma. To i tak my jeszcze jesteśmy w kropce z tego, co ja mam tu w głowie do mam do zaprezentowania, do wszystkiego w zasadzie, tak? No ja jestem tutaj w kolejnym szoku, że niby to szybko, niby nie szybko ten rozwój. Ale powiem tak, mi się zdaje, że to jest tak naprawdę opcjonalnie, tak? Że ten rozwój no jest już, sprzęt jest ponad 200 kowa tutaj na półkach stoi pięknie, elegancko. I właśnie obawiamy teraz to pole. Ale patrząc tak też myślałem, że będzie już troszeczkę większy pułap. Patrząc, może też inaczej pułap patrząc, bo patrząc na pierwszą serię, która była ogólnie, bo to jest ogólnie przez praktycznie 3 lata, to jest farming. To jest ogólnie druga seria na kanale. A pierwsza po oryginalnej serii. I ja tak sobie w głowie myślę. Człowiek ma tego farminga. Tak to można powiedzieć, tak? Jest tyle modyfikacji. Jest tyle map do ogrywania. Wszystkiego, tak? Człowiek, prawdę mówiąc, ograł jedną mapkę. Mogę powiedzieć, że prywatnie troszeczkę ograłem osadę, ale to też tak nie za bardzo. Szczerze mówiąc, ja też w ogóle nie gram poza nagrywkami, bo nie mam tego teraz czasu. Tylko praktycznie można powiedzieć, że no ograniam tylko tego save'a. Cały czas otaczają mnie te pola, otaczają mnie to wszystko. Tak patrząc. No jednak coś z tym jest, że tak fajnie to wygląda, tak bardziej realistycznie. W cudzysłowie realistycznie, tak? Bo to jest tylko gra. Ale że tak człowiek rozwija jedną gospodarkę, nie tam, że kupuje gdzieś na prywatnym sejwie jakieś maszyny, tylko po prostu no, jakoś tak nawet nie wiem, jak to ująć słowa. To wszystko, ale myślę, że jeszcze w późniejszym czasie, dopóki nie będą jakieś 25 jakieś modyfikacje, no to mam nadzieję, cichutką nadzieję, że ta 22 nie będzie nie odpadnie mi, tak? Wiadomo, jeśli byśmy robili live'y, no to byśmy coś na live'ach mogli porobić, ale że ja tych live'ów nie wiem, bo internet mam jaki mam. Niestety, które nie pozwala mi jakoś komfortowo robić live'ów, bo jeśli nawet miał fajną na speedteście prędkość, a odpalę live'a, do tego prędkości cudownej, nie powiedzmy cudzysłowie, nie mam. Tak patrząc, dlatego tak człowiek nie może ogarnąć tego wszystkiego, większych ilości modów, map, bo po prostu mnie tylko nagrywa. Pamiętam jak 19, zanim, znaczy jeszcze, wiadomo, oczywiście, bo nagrywam, ale nagrywam też inne gierki. Skupiałem się pomalę raz na palmingu. Pamiętam, tam miałem wolę brudnowską,
sobie prywatnie napierdzielałem, kurwa, tam ze 300 godzin, później save'a usunąłem, znowu następnego save'a, tam ileś godzin. I powiem szczerze, to było, i to było jakoś tam odskocznia. Tutaj nie mówię to, że to jest złe, tak ogólnie, że człowiek teraz się skupił typowo na tym. Tak samo nie będę ukrywał. Samo liczyłem, że tu wykorzystam Kubotę, która mi się tutaj strasznie podoba. Na tym naszym gospodarstwie mamy. Ale patrzę. Nie wiem, czy w ogóle to będzie pasowała. Teraz tak sobie myśląc. Tutaj do gospodarstwa. Więc widzicie, no jest nawet podstawowe modyfikacje, które musiałem wykorzystać, a ich nie wykorzystam prawdopodobnie. Jedynie pamiętam, co z modyfikacji z DLC-ków wyglądałem, wykorzystałem Wolver, nie wiem, no pamiętam, co się nazywało, a te pasy właśnie. I na pierwszym, Jezu, przepraszam. Na pierwszej serii. Dobrze to wykorzystałem, a tak patrząc? To nie. To jakoś nie mogę wykorzystać. Rozumiem. A tak jak wspomniałem o tej kubocie, być może ja sobie tą kubotę kupię jeszcze. Bo chciałbym kupić nówkę kubotę, czyli tą większą kubotę. Ona mi się podoba. Nie ukrywam. Nie chciałem tą kubotę kupić. Jeszcze mi się podoba ten GX. Oczywiście, bo też jest zajebisty. Tylko, że wiadomo, to już przez większość ludzi była ogrywana ta kubota. Więc tu nie ma sensu już przeze mnie brać tej kuboty. Dlatego chociaż tą modowarzkę wziąłem na razie kuboty. Żeby coś było innego, tak? Wiadomo, patrząc na mnie, jaka tam jest dofinansowanie. Na tą ładowarkę, na tą zgrabiarkę, co też abstrakcją na zgrabiarkę, że w ogóle. No ale nie szło to. I tak sobie myślę. To jest tylko jedna maszyna, którą prawdopodobnie wykorzystam z tego DLC tutaj. No bo tak naprawdę fajna jest, bo tak, do wypychania obornika, do ładowania obornika właśnie, czy podgraniania zbora, co właśnie teraz Pachala mi umożliwia to, no to naprawdę jedyny tylko, można powiedzieć, możliwość wykorzystania tego. Wiadomo, jeszcze tam nieraz przy paszowozie, ale bardziej już Łodzi, kurde, mogliśmy sobie naprawdę case z turem, bo wie, że poniesie, nie muszę się nakombinować. No to tylko tyle. A mówię, tych DLC-ków pełno było z tego, to wszystko, a nie będzie wykorzystane. No niestety, takie to jest, proszę Państwa, życie. Życie i jeszcze raz życie. Ma nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to ciepłe komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.